Nadjeżdża magiczny pociąg. Nadjeżdża magiczny pociąg, tak jest. Cześć, witajcie moi drodzy. Były przecieki co do czołgów z paczek. Teraz jest oficjalny film Wargamingu, więc obejrzę ten materiał z wami. Zobaczymy, co tutaj będzie. Gdzieś tam oczywiście skomentuję. Kawka jest, witam was we wtorek. Dzień dobry. I patrzymy, co tutaj, jak Wargaming zaprezentował, co tutaj będą gadać. Świąteczny nastrój i wspaniałe niespodzianki dla czołgistów. O, ta ozdoba z dinozaurami mi się podobała. Mam nadzieję, że będę mógł ją ustawić u siebie, o, nawet kawa. Czyli duże pudełka. Duże pudełka. Oczywiście święto czyje? WG największe, bo wtedy będzie zarabiać najwięcej hajsu od 1 grudnia. Tylko kasa. Największy zarobek dla Wargamingu, ale no, myślę, że się przyzwyczailiśmy. Załóżcie świąteczne swetry. Muszę znaleźć świąteczne swetry. Na ciekawe odkrycia. Zgodnie z tradycją czekają na was cztery typy pudełek. Cztery typy pudełek. Na pewno przyniesie wam... Czy wy też macie wrażenie, że ten pan, który to czyta, ma jakiś nadmiar energii, nie wiadomo skąd? Jakieś wspomagacze, kto tam wie? Piąteczne zasoby losowego typu. Zasoby konkretnego rodzaju w zależności od typu pudełka. Złoto. Złoto. I jedno... Czy no zasoby, no to wiadomo, tak? Będą nam potrzebne. Złoto. Z odlotowych premii. Czyli złoto po to, żebyście mieli jakąś wartość oczywiście tej paczki. I zazwyczaj do tej pory praktycznie zawsze tak było, że jeżeli chcieliście wydawać hajs na WOTA, to najlepiej było wydać hajs w czasie operacji świątecznych. Bo i tak później zostało wam sporo złota, które macie do dyspozycji cały rok, a inne te paczki wprowadzane przez Wargaming przez ten cały rok pokazały nam, że jednak no świąteczne paczki wciąż są najfajniejsze. Kredyty. Dni konta premium World. Właśnie, możecie dostać kredki. Zwiększają wam się dni premium, które też wam się potem przydają. World of Tanks. Więcej złota. Czyli może wypaść dodatkowe złoto. Kota. Ten kot w zeszłym roku już był. Tam bodajże jakieś z dwie czy z trzy misje dawał. No, spoko pomysł. Pojazdy premium od 2 do 9 poziomu. Pojazdy premium od poziomu 2 do pojazdu do tieru 9. Przypominam, że w tym roku też z VDR-em będziemy chcieli stoczyć wirtualny pojedynek na to, kto zdobędzie więcej wysokotierowych czołgów premium, czyli więcej 8 bądź 9. Zobaczymy, czy w tym roku karta się odwróci i ja wygram, czy ponownie będę musiał przełknąć gorycz porażki, bo w zeszłym roku wygrał streamer z Ostrowca, czy też dzisiaj z Olsztyna. Style 3D albo dekoracje dla miasteczka. Zobaczycie wiele znajomych... Dekoracje dla miasteczka? Dekoracji i kilka zupełnie nowych... To chyba te wielkie takie, co podnosiły poziom, nowych, tak? Wśród nich będzie specjalny rodzaj dekoracji, które można znaleźć tylko w dużych pudełkach. A, no zmieni to... on kolor głównego symbolu świąt. Sprawdźcie, żeby wasze choinki były wyjątkowe. Dlaczego niektóre pudełka miauczą? Bo zamknąłeś w nich kota, Jołopie. Poza tym, kto ma koty, ten wie, że koty skaczą do pudełek. Uwielbiają pudełka. Pozdrawiam, właścicieli koty. W środku jest kot z Red Shire. Jeśli dostaniecie tego puchatego przyjaciela, zamieszka on w waszym zadania, miasteczku. Tak? To chyba będzie dawał roku wam zlecenia. Ukończcie je, aby zdobyć nagrody i pomruki pełne wdzięczności. Nie trzeba sprzątać po nim kuwety. A, bo to jakieś filmiki chyba były, tak? Intrygujące pytanie. W jaki sposób te czołgi mieszczą się do pudełek? To wszystko dzięki magii świąt. Intrygujące. Oraz ich dużej pojemności. Znajdziecie w nich nawet czołgi premium 9 poziomu. W zeszłym roku też był czołg premium 9 poziomu. To był Francuz, light francuski. Teraz już widzimy Tiger Mausa, tak? Najlepszym prezentem dla fanów niemieckich czołgów superciężkich będzie Tiger Maus. Jest to ogromny, jakby objadł się cukierków. A silny jak byk. Nie wiem, kto im pisze te teksty. Taka bestia nie boi się pułapek na myszy. Ta. W
drugi czołg ciężki jest nieco inny. Właściwie to nawet na wiele sposobów. W przeciwieństwie do innych radzieckich czołgów ciężkich, obiekt 752 ma obrotową wieżę i automat ładujący na 3 prezenty. Czyli kolejny magazynek w WOT-cie. No bo mało jest magazynków, więc dobrze, że będziemy mieli kolejnego. Jego dobra mobilność pozwoli wam szybciej dostarczyć je niegrzecznym graczom. A jego złożony pancerz przyprawi przeciwników o ból głowy. Poza tym, jego działo może zrobić tak. O nie! On może opuścić działo! Widzowie, szok! Mamy dla was 3 specjalne niespodzianki 8 poziomu. Dobra. XM-66F to przykładny szturmowy niszczyciel czołgów. Do gry z... XMF. Ukrytym kadłubem ma mocną wieżę i dobre kąty obniżenia lufy. Jego działo dostarcza mnóstwo radości i punktów szczęścia, ale obrót jego wieży jest ograniczony, aby... Nie, trochę się ten roześmiałem, jak usłyszałem szturmowy i że mam mocną wieżę i tak dalej. Nie zakręciło wam się w głowie. GSOR 1010 to szybki pojazd na kołach z działem tak wygodnym, że aż chce się do niego przytulić. Czyli mamy kołowca. Kołowca brytyjskiego, który niedawno był wprowadzony do gry, więc no ja jestem troszkę zaskoczony, ale no ktoś, kto chciał kołowca, dostał kołowca. Tylko że raczej ktoś, kto by chciał kołowca, to by chciał francuskiego kołowca, bo to jest na zasadzie mamo, ja bym chciał kołowca, mamy kołowca w domu, nie? No nie. Kołowiec ten brytyjski szału nie robi. Może nim pogram też, żeby odnowić materiał, ale przyjemności dla mnie z gry tym pojazdem nie ma. Jeszcze jak gracie na Goldzie, no to te peski chociaż fajniej latają. Ale i tak na pewno premka jest lepsza niż żywkowa. Nie strzela zbyt często, ale może nie strzela zbyt często, no. I może nie trafi. Może długo ładuje, ale za to nie trafia. Gdy jest w ruchu. Może też zrobić moonwalk, jeśli jedzie do tyłu. Jezu, co to są za suchary? Mi kawa wyschnie. To nie tylko czołg premium z nowej gałęzi, który pomoże wam wyszkolić załogi. To uniwersalny czołg ciężki z 2 wyjątkowymi mechanikami. Jego hydropneumatyczne zawieszenie pozwoli wam walczyć na każdym rodzaju terenu albo tańczyć do kolędy. Zatrzymajcie tę karuzelę śmiechu, proszę. Nowa mechanika pozwoli ostudzić działo po strzale. No. Zapewni też ulepszoną celność, jeśli będziecie strzelać nieco rzadziej. Tylko nie używajcie jej do chłodzenia napojów. Otwierajcie duże pudełka i zdobądźcie czołgi, które chcecie. Jeśli nie otrzymacie pojazdu wysokiego poziomu po otwarciu 49 pudełek z rzędu, 50. pudełko na pewno czyli będzie to zostaje zawierać po staremu. Niespodziankę. Jedna gwarantowana maszyna na 50 zawierają pudeł. Również 5 czołgów z niższej półki do waszej. O, i to mnie zastanawia, bo jak wiecie, ja lolki też ogrywam zawsze po nowym roku, więc zobaczymy, co będzie do ogrywania. Drugi tier, mała frajda, dzisiaj tier 1-3 to mało, niegrywalne pojazdy. Kolekcji. Trójka, czyli no już kolejny lolek taki niskiego tieru, gdzie się pewnie pomęczę. Są małe, ale każdy z nich... Czwórka. Śmieszna wieża i to będzie chyba jakaś chałbiczka, nie? Ma swoją charakterystykę, historię... To śmiesznie wygląda, zobaczymy. Chyba z wyglądu to na to najbardziej czekam. I działa. O, szafi 594. Dobra, czyli mamy 2 piątki. Niezależnie od waszego pojazdu, święta powinny być obchodzone ze stylem. A może 2 stylami. Im więcej, tym lepiej. Zwłaszcza jeśli wszystkie są tak spektakularne. To widziałem wczoraj na filmiku Halaka, że gdzieś tam on o tym mówił. I rozumiem, że komuś może to nie pasować, bo to jest totalny odjazd, jeśli chodzi o WOT-a, nie? Ale z drugiej strony ta gra w ostatnich latach tak bardzo odjechała w dziwnym kierunku,
Może jestem dziwny, ale mi się nawet ten styl podoba i mnie śmieszy. Bo co mi zostało czasami z tej gry? No tylko się pośmiać, więc... Zapomnijcie chciałbym o mieć ten styl na kołowca. I zapnijcie pasy! Demon szybkości wreszcie ujawnił się w całej okazałości. Podoba mi się. Błyszczący chrom, dziwny. Elegancka sylwetka i potężna turbosprężarka. Skoro lubię styl na lodówkę, wyglądający jak ciuchcia, no to... Pod maską. 8 cylindrów ryczy niczym głodne lwy. Zgadza się. EBM. Co wy tam palicie tylko w tym wargamingu? Żeby rozpalić drogi do czerwoności. Kamele? O, kolejny styl na artę, super. Teraz ma też realistyczną siatkę maskującą. Dobrze. Dzięki niej nie, powinno być podoba łatwiej mi się akurat styl na GWK, fajnie wygląda. Prawdopodobnie. Kolejny styl jednocześnie nawiązuje do przeszłości i Jezu. Zastanawia się nad przyszłością. Albo nad tym, czy święta obchodzi się również na Alpha Centauri. Kai Sentinel. AE Phase 1 błyszczy równie mocno, co jego gwiazda przewodnia. Szkoda, że ogrywałem teraz Phase'a, no ale... na nowe odkrycia oraz jasne. Zwycięstwa. To jest styl w stylu tym Dune'a tanku. Styl E75 zmienia go w twardego weterana, który widział już dziesiątki bitew. O, to wygląda fajnie. Chciałbym odkupić E75, ale tę załogę mogliby najpierw ogarnąć. Panzerwaffe pokrywają bitewne blizny i poobijana siatka przeciwko pociskom HIT. Ten wojownik jest gotowy, aby uratować święta za wszelką cenę. Wreszcie mamy też styl stary i niezawodny dla pojazdu Cobra. Dedykujemy go tegorocznemu ambasadorowi operacji świątecznych, czyli... Ten jest taki dziwny. Bardzielowi, znanemu jako Vinnie Jones. Każdy element tego stylu 3D był zainspirowany Vinnie i jego rzadkimi spluwami. Ten styl zmieni pojazd Cobra w prawdziwe dzieło. Ja w zeszłym roku nie dostałem wszystkich styli 3D, o ile się nie mylę, z paczek, więc wcale nie... Mało miałem tego nawet, więc ciekawe jak będzie w tym roku. ...pancernej sztuki. Jest wyszukany, ale również bardzo groźny. To dzieło sztuki będzie służyło wam wiernie niczym stary, dobry obrzyn. Poza tym... W dużych pudełkach... No właśnie, będą style z zeszłych lat. Znajdziecie też wszystkie style z zeszłego roku. Jeśli chcieliście znaleźć jeden z nich pod choinką, teraz macie na to najlepsze... Ten super konia mi się podobał. ...są okazje. Dowódcy, nadchodzą prezenty, na które wszyscy czekaliśmy. Wesołych świąt i ciekawych odkryć w nowym roku. Szykujcie pieniądze, operacje świąteczne już za rogiem. Już 1 grudnia będzie można kupować paczki. Zapraszam do siebie na kanał, no bo oczywiście jak już wiemy, co będzie w paczkach i nowe czołgi wejdą do gry, no to trzeba będzie nimi pograć. I przede wszystkim zapraszam też na swoje streamy. Link do mojego kanału Twitch macie w przypiętym komentarzu. Załóżcie konto i dołączcie. Warto, naprawdę, warto mieć konto na Twitchu, połączyć je z kontem Wargamingu. W opcjach zalogujcie się na stronie Wargamingu, połączcie sobie z kontem Amazona i będziecie mogli, jak są dropy, zbierać dropy. Za samo oglądanie czasami zgarniacie po prostu za darmo pewne rzeczy do gry. Warto. Zapraszam na streamy.